We wtorek w województwie wielkopolskim Straż Graniczna oraz jej Wydział Zabezpieczeń Działań zatrzymali 26-letniego obywatela Ukrainy, który jest podejrzany o działalność związaną z organizowaniem nielegalnego przekraczania granicy naszego państwa czyli po prostu pomagał nielegalnym imigrantom przedostać się nielegalnie do Polski, a potem rozwoził ich tam, gdzie sobie zażyczyli. Oczywiście za płatą. Grozi mu za to nawet 8 lat więzienia. Prokuratura prowadzi śledztwo przeciwko organizowanej grupie przestępczej, zajmującej się przemytem cudzoziemców z terytorium Białorusi przez Polskę i dalej do krajów Europy Zachodniej. Stąd też zatrzymanie kolejnego podejrzanego w tej sprawie, tym razem Ukraińca. Problem nielegalnej migracji z Białorusi do Polski polega na tym, że imigrantom gwarantowana jest odpowiednia pomoc do tego, aby byli w stanie przedostać się do Polski, a potem móc przetrwać w przygranicznych lasach oraz skontaktować się z kimś, kto go stamtąd wywiezie. Aktualnie bardzo często dochodzi do kolejnych zatrzymań nielegalnych. Kurierów. Zatrzymano również dwóch gości z Uzbekistanu, którzy w swoim samochodzie transportowali czterech Afgańczyków, którzy nielegalnie przebywali w Polsce. Z nich zeznań wynikało, że najpierw wdarli się do naszego kraju nielegalnie przez granicę z Białorusią, a ich głównym celem są Niemcy. Nasi sąsiedzi zapewne w przypadku ich złapania mogliby odesłać ich znowu do Polski, nie jest dla nas dobre. Cudzoziemców zatrzymano za przekroczenie wbrew przepisom granicy z Białorusi do Polski oraz usiłowanie przekroczenia bez wymaganych dokumentów polsko-niemieckiej granicy. Wobec Afgańczyków zostaną wydane decyzje zobowiązujące do ich powrotu. Do czasu ich wydania zostali objęci dozorem Straży Granicznej. Minionej doby dużo działo się właśnie na granicy polsko-białoruskiej, gdzie doszło do ponad 130 prób nielegalnego przedostania się do Polski, co jest bardzo dużym wynikiem, jeżeli chodzi o ostatnie tygodnie. Nielegalni przybysze nacierali głównie na terenie placówek Straży Granicznej w Narewce, w Płaskiej, w Krynkach, w Michałowie i w Białowieży. Są to odcinki, gdzie jeszcze na początku wakacji nie odnotowywano żadnych prób przedostania się do Polski nielegalnie cudzoziemców znajdujących się na Białorusi.